Ze mną wiceprzewodniczący klubu, pan poseł Marek Wikiński, a także nasz ekspert gospodarczy, pan Kazimierz Karolczak. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie o nietypowym ministrze. Będzie o Janie Rostowskim, Janie Wincencie Rostowskim, o ministrze finansów, który w zeszłym tygodniu na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu wypowiedział w Europie wojnę. Co więcej, pan minister Rostowski również na początku tego tygodnia raczył odnieść się do propozycji gospodarczych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chcemy zapolemizować z panem ministrem finansów, a także chcemy się odnieść do jego słów, które się odbiły w Polsce i w całej Europie szerokim echem przez ten cały tydzień. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marek Wikiński. Dzień dobry państwu. Polski minister finansów podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego chce wywołać trzecią wojnę światową. Już się boję kolejnych odcinków przygód Franka Dolasa w roli głównej Jana Rostowskiego. Ale wbrew niektórym komentatorom, którzy twierdzą, że był to wypadek przy pracy, uważam, że w kontekście spotów wyborczych Platformy Obywatelskiej była to przemyślana strategia mająca wystraszyć Polaków, którzy wystraszeni mają schować się pod parasol ochronny Platformy Obywatelskiej, która w swoich materiałach filmowych pokazuje czterech muszkieterów, którzy są jedyni kompetentni do uzyskania w nowej perspektywie finansowej 300 miliardów złotych, bo to nie jest dopowiedziane, czy chodzi o euro, czy chodzi o polską walutę. 300 miliardów złotych i cieszy mnie deklaracja pana komisarza Lewandowskiego, że będzie współpracował z każdym nowym premierem i z każdym nowym ministrem finansów. Ale ta wypowiedź miała również część, która nosi znamiona nepotyzmu politycznego. Wszyscy w Polsce wiedzą, że minister finansów Jan Rostowski jest niezwykle skuteczny w zwalczaniu bezrobocia. W zwalczaniu bezrobocia w najbliższej rodzinie, załatwiając posadę dla córki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pokazuje, co go tak naprawdę interesuje. A wypowiedź o marzeniach pana ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego o uzyskaniu zielonej karty i wyemigrowaniu z Polski, z Europy do Stanów Zjednoczonych, niestety są marzeniami paraliżującymi zdrowo myślących naszych rodaków. Chcemy pomóc panu ministrowi Janowi Antoniemu Wincentowi Rostowskiemu w uzyskaniu zielonej karty. Niech ta zielona karta pana Jana Antoniego Wincenta Rostowskiego będzie synonimem Zielonej Wyspy. Z Zielonej Wyspy została zielona karta dla rodziny Rostowskich. Panie ministrze, 9 października, bo od 9 października 2011 roku pomożemy panu wypełnić wniosek migracyjny. Życzymy powodzenia za oceanem. Dziękuję. Szanowni Państwo, odniesiemy się do słów pana ministra, który raczył komentować nasze posunięcia, nasze propozycje gospodarcze. Bardzo proszę, Kazimierz Karolczak, nasz ekspert gospodarczy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pan minister Rostowski, komentując propozycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej oszczędności rzędu 20 miliardów złotych, użył poważnego oskarżenia. W związku z tym czuję się zobowiązany przedstawić Państwu fakty. Odnoszę się do budżetu na rok 2012, na podstawie których prowadziliśmy nasze wyliczenia. W tymże właśnie budżecie rząd polski, pan minister Rostowski, zobowiązał się ograniczyć deficyt obrotów bieżących do poziomu 2,9% PKB i założył inflację na poziomie 2,8%, gdzie, jak wiemy, GUS podaje za sierpień na poziomie 4,3%. Założył bezrobocie rejestrowane na poziomie 10%. Dane statystyczne podają 11,7%. Założył wzrost PKB na poziomie 4%. Mówienie o 4% w Europie, który rozgrywa się kryzys finansów publicznych, w której, mówiąc o Grecji, nie zadaje się pytania, czy zbankrutuje, tylko kiedy i w jaki sposób. Jest to założenia bardzo optymistyczne, zdumiewająco optymistyczne, powiedziałbym nawet życzeniowe.
Założył też 9-procentowy wzrost wpływów z podatków do budżetu i tu być może w tym przypadku ma rację, może być nawet większy. Naszym zdaniem, wielu ekonomistów również, właśnie w tym budżecie zabraknie do zbilansowania tego budżetu 15 do 20 miliardów złotych. I Sojusz Lewicy Demokratycznej pokazał, jak te oszczędności znaleźć. Ostatnią rzeczą, którą byśmy sobie życzyli, a którą najłatwiej temu rządowi było przeprowadzić, to jest podwyżka VAT-u. Rząd już podniósł VAT o 1%. Naszym zdaniem, żeby zbilansować ten budżet, musiałby go podnieść o następne kolejne 2%. W sytuacji, kiedy mówimy o dochodach rodzin na poziomie 4300 zł, podwyżka VAT-u 1-2%, jest to skala podwyżki rzędu 100-200 zł w budżecie domowym. Być może dla tej rodziny, która faktycznie zarabia 4300 zł, nie będzie to bardzo mocno odczuwalne, ale co ma powiedzieć samotnie wychowująca matka dziecko, kiedy jej dochód jest na poziomie progu minimalnego. Kiedy dla niej ten wzrost, te 100 zł, jest po prostu prawdziwym dramatem. W związku z tym wzywam pana ministra Rostowskiego, żeby przestał oszukiwać Polaków, mówiąc, że nie będzie podnosił wydatków, lub przedstawił realny budżet z realnymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wzywam do tego, lub żeby pokazał Polakom, w jaki sposób chce zaoszczędzić te 20 miliardów złotych. Każda odpowiedzialna partia, która chce rządzić krajem, powinna pokazać Polakom, w jaki sposób będzie reformować finanse publiczne, w jaki sposób będzie wprowadzać oszczędności. Polacy przed wyborami muszą to wiedzieć.